Aj kurwa! Zobacz, cały teraz! Witajcie lifterki i lifterzy. Ostatni odcinek spotkał się z aprobatą. I powiedzieliście, że ma być więcej vlogów, także dzisiaj witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem w odpowiedzi na powtarzające się pytania na Instagramie, a mianowicie o przepisy tych dań, które Michał je w fazie przygotowań do zawodów, do walki, wysokobiałkowych, niskotłuszczowych i optymalnych węglowodanowo. Także dzisiaj przygotowałam 4 przepisy na najbardziej powtarzające się dania w naszym jadłospisie. A ponadto idziemy też na trening. Także już teraz mogę zapowiedzieć, że to będzie ciekawy odcinek, pełen emocji, bo taki też jest każdy trening u trenera Raubo. Także zbieramy się. Z takich ciekawostek mogę tylko powiedzieć, że jak widzicie, jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni. Z Michałem się przeprowadziliśmy, aktualnie wynajmujemy mieszkanie. Także też stąd będą pewnie najbliższe filmy, a przynajmniej ich większość. Tak wygląda sypialnia, która jest wielkości prawie że wcześniejszego mieszkania, w którym byliśmy. Także no, to jest duży komfort i przede wszystkim... Słuchaj tego. Słyszysz? Nie słyszę. No właśnie o to chodzi, że praktycznie nic nie słychać. I co? No i tyle, i gówno. I tyle mam do powiedzenia na ten profesjonalny room tour. Jego już nie było, on się poszedł, on już pije piwo. A ty jest i co tyle go chciałeś mieć. Jakie tu są kota? Ja mówię, że cię masz pochylić w kierunku. Przekatowałaś. Michał mi mówił, że tu jest taki cudowny, kochany kotek. No i stałam tutaj z 10-15 minut i go głaskałam. I chyba wiesz, za dużo miłości było na 10-15 minut to tak jakby człowieka ktoś, nie wiem, 8 godzin głaskał. Także to ma prawo się zdenerwować. Skończyłam ze szramą na ręce. Ale wybaczam ci, Kitku, jesteś piękny. Przebodźcowałam cię.
Więc tak mniej więcej wygląda początek twojego dnia na szczo, a mówię o tym dlatego, że ten filmik jest poświęcony właśnie twojej diecie. Serio mi pomagasz, bo jak ciebie nie było, byłaś na wyjeździe i ja już trenowałem ten swój pierwszy miesiąc do walki, to po prostu przez to, że jest tyle tego wysiłku, jest taki głód, że też no, nie ukrywam, że po prostu już nie chciało mi się gotować. I wiesz, i po prostu na przykład kupowałem sobie te paluchy i smarowałem je Nutellą. Bardzo dużo jadłem węgli. Mm-hmm. Teraz jem przez to, że ty mi gotujesz, jem trochę mniej tłuszczu, na pewno też. Węgle, myślę, że ciutkę też mniej. Białko mam zdecydowanie wyżej. Celem też nie jest teraz, żeby tą wagę zrzucać za wszelką cenę, bo nie mamy jakiegoś limitu. Ale nie chciałbym tyć raczej, bo widzę tutaj, że każdy dodatkowy kilogram to jest lipa, nie? To tylko bardziej jestem spięty i ograniczony w boksie. Generalnie dzisiaj miałem, powiem wam dokładnie jak się czułem, bo Kaja stała z tą kamerą i wczoraj były sparingi o 16. Zdejmij okulary na chwilę, bo co? Widać po twarzy, że były sparingi wczoraj, po oku. Nie, to tam, to ty mogłaś być. Wieczorem były sparingi, a dzisiaj rano trening, także dla mnie to jest abstrakcja to, co się dzieje tutaj. Trzy dni temu byłem bardzo zadowolony z treningu, bo kilka niuansów sobie rozkminiałem w domu i byłem na świeżo, a dzisiaj jakoś tak... I patrzę, że ta lufa twoja z aparatu wychyla się przez liny w ringu, nie? I miałem coś takiego, że wkurwienie ta lufa, w sensie byłem na siebie. Jesteś bardzo samokrytyczny. Ale też nie chcę właśnie tak, bo serio to jest, ja jestem wdzięczny, że mogę, że mam zdrowie teraz, że mogę coś takiego robić i ja to traktuję, że mam przywilej, że mogę robić coś takiego i nie chcę narzekać, że jestem zmęczony. To chyba powinno tak być, nie? Że chcesz lepiej i nie idzie ci, idzie to Mówię, ta historia na konfie, nie wiem czemu Pawłowski mi nie dał tego dokończyć, nie? Tej historii, nie wiem czy mu na słuchawce powiedzieli, o k***ce zaczyna mówić o gównie, odetnij go, ale chodziło mi o to, że cały czas staram się rozkminiać w wolnym czasie jakieś te małe niuanse, bo to serio na tym poziomie moim zerowym szybko się łączy te kropki, na przykład coś nie wychodziło, a wystarczy jedną rzecz rozkminić, jedna rzecz, gość na YouTubie ci mówi o jednej rzeczy i nagle ci się odlokowuje klepka, nie? Łączy ci się ten puzzle w sensie. No musi być to jak chcesz dążyć do tej perfekcji, nie? W cudzysłowie. I teraz przechodzimy do gotowańska i przepis pierwszy, którym chciałam się z wami podzielić, w zasadzie jest katowany u nas każdego ranka. Ja wstaję 20 minut przed budzikiem po to, aby właśnie przygotować omleta. U nas w formie wyjątkowo wysokobiałkowej i niskotłuszczowej. Natomiast tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o jajka, to bardzo łatwo sobie zmieniać te proporcje białek i żółtek, ale podam wam kilka niezbędnych składników, które naprawdę poprawiają smak, teksturę, jakość, wszystko. Słoiczniku. Zawsze lubię bananka sobie najpierw zamoczyć, tak? O! Jest, już czuć jak kroję, że jest
że on się nie memła, jest idealna struktura tego omlecika. Idealny jest ten omlet, idealny. Trzeba to powiedzieć, bo tak, jak jest tylko słowo pyszny omlet, to nie oddaje tego. Patrzcie na tą strukturę. Patrzcie sami. Drugi przepis, on już jest obiadowy i tutaj mogę się przypucować, że jest autorski, bo kombinowałam z wysokobiałkowym haczapuri, które później przekształcałam, aż finalnie doszłam do pizzerinek Texas Barbecue. U nas w wersji bezmięsnej, natomiast te wszystkie dodatki, wszystko co dajemy na wierzch, jakby jest już pełną dowolnością, ale ciasto tutaj jest podstawą, twarogowe i w zasadzie nie czuć tego twarogu, także jest to chyba przepis, z którego jestem najbardziej dumna w swojej instagramowo-youtubowej fitnessowej karierze. I oczywiście polecam wszystkim testować, bo myślę, że jest wyjątkowo prosty w wykonaniu, a satysfakcjonuje jak dobra pizzałka. To jest taki jeden z przepisów, że osoba, która nie była nigdy w naszym fit świecie, nie powiedziałaby, że to na jedną, że jedna ma 1 gram tłuszczu, nie? A ma 32 gramy białka, jeżeli dobrze pamiętam. I kurczę, dobrze, że je robisz, bo coraz więcej ludzi, którzy mają problem z wagą, dojdzie do nich info o tych pizzerinkach. Nie będą bezradni, tylko będą robić pizzerinki może. Zajebiste są, serio. Są zajebiste po prostu. Ja zdążyłam zjeść jedną pizzerinkę, ale Micho spucnął całą blachę. Była blacha, nie ma blachy. Coś koło 200 białka pewnie wpadło z tej blachy. Jak 1,30 miała. No to dzisiaj wleciało około 300 gramów białka. Możliwe, że 300 plus. Ale jeszcze coś sobie w szamie, ale już nie kajowego, tak żeby kaj nie przeciążyć. Żeby jeszcze do 5 lutego wytrzymała. Trzeci przepis, który jest dosyć zbliżony do wysokobiałkowych pizzerinek, bo ma podobną bazę i tak też w sumie do niego doszłam, bo katowaliśmy te wege pizzerinki i pomyślałam, że w sumie fajnie by było zrobić słodką alternatywę na deser. Także z założenia miały być to pączki, drożdżówki bez drożdży, serowe, a finalnie wyszły jagodzianki i myślę, że to chyba jest najlepsze określenie, aby przybliżyć Wam smak, teksturę i co to właściwie jest, ale no to jest mój drugi faworyt, jeżeli chodzi o takie proste, szybkie, wysokobiałkowe przepisy i w zasadzie mało składników jest potrzebnych do realizacji i to, co ładujemy do środka, do wnętrza, też jest pełną dowolnością. U nas wygrywa akurat domowy dżemik mamy SBN z jagody kamczackiej, ale można kombinować. Kiedyś też dawałam budyń bez cukru, robiony ze słodzikiem i też super się komponował, także oto przepis.
tylko tak, z tym. Z mieczem świetlnym. Ale są... Są zajebiste, bo nie przedziera się ten surowy smak twarogu, nie? Są tak tam dosłodzone, nie wiem, są takie te proporcje. Gdybym ja tylko potrafił, miał motywację do robienia takich sam, nie? A na szczęście mam ciebie, to nie muszę. I ostatnia obiadowa propozycja, która często u nas wpada, to wysokobiałkowy makaroni, znowu Texas barbecue, ale w wersji wege. No i tutaj oczywiście zamiast tych bezmięsnych dodatków można dodać sobie kurczaka, ale dla nas właśnie te wege opcje są dużo smaczniejsze. Dają większy komfort jedzenia, nie trafi się na żadną żyłkę. No i ja też od długiego czasu już nie jem mięsa. Także też zachęcam innych do tego, żeby po prostu przetestowali sobie te roślinne opcje. Także zapraszam. Jest to makaron. Texas barbecue, tak. I Kaja przedwczoraj wyczaiła zajebistą alternatywę dla mięsa, wega alternatywę. I ja lubię wege rzeczy, to już tam mówię też na WK u nas, że serio lubię wege rzeczy. Fajne jest, że to nie jest nieżywe zwierzę, nie? No. A jest to tak doprawione i ma taką strukturę, no, że zaspokaja to mój taki, powiedzmy, jaszczurze pożądanie jedzenia istot nieżywych. Więc omlet 11 na 10. I to jest w ogóle taki przepis, że jakbym miał jedną rzecz jeść na słodko do końca życia, to bym wybrał ten omlet, nie? Okej. Wege pizzerinki wysokobiałkowe. Tak, to jest 10 na 10 z tego względu, że to jest niecodzienne, żeby mieć możliwość zjedzenia takiej pizzy. Jagodzianki wysokobiałkowe też zasługują na dychę. I kurczę, ja to już mówiłem Kai, żeby się zastanowiła, żeby... Ja bym sobie podjechał do takiego drive'a i na przykład zamówił takiego omleta i jagodziankę, nie? I zapłacił zbliżeniowo. I bym tak pewnie codziennie, nie? I makaronik, żeby były takie oceny, wiesz, żeby nie tylko, że... Makaronik 9 z tego względu, że no nie przebije makaron nigdy tych wcześniejszych przepisów. Makaron jest zajebisty, ale to jest tylko makaron. Rozumiecie, że to jest... Koncepcja makaronu jest taka, że tutaj się spodziewacie, że to będzie dobre, że to jest makaron, że to jest barbecue i tak dalej, ale to jest zajebisty makaron. Nie jest właśnie mdły, tylko jest zajebiście doprawiony. No bo 9 to jest nadal wysoka ocena. Tylko właśnie to jest makaron. No i co? Dzisiaj jest piątek, jest 1:25, zaraz trzeba się wykąpać i pójść spać. Dzisiaj posparowałem trochę z Roburem i z Kamilem od nas biura obsługi. Okazało się, że trenuje MMA od 4 lat. Dopiero jakoś niedawno to ogarnęliśmy, a pracuje u nas od kilku miesięcy. W każdym razie suple chcę wam pokazać, które biorę na koniec. Kreatyna jest cały czas. 5 gramów dziennie, pomimo tego, że mniej tej siłowni robię. Jedna omega wchodzi, jeden magnez B6, 2 D3 plus K2, jedna witamina C, cynk, jedna i jeszcze jest jeden suplement, betalanina. Aktualnie nie mamy jej na sklepie. Betalaninę mam z innej firmy. Jeszcze chciałem pokazać i podziękować Acrodent. Nie muszę tego robić, ale zrobię to, bo Mariusz jest tak zajebisty i po prostu ma zajawkę z tego, co robi. Dostałem jedną szczękę i to jest wszystko, czego potrzebowałem w życiu. A on do mnie dzwoni i mówi: słuchaj owca, mam dla ciebie kolejną szczękę, a dla ciebie kolejną. I on siedzi i sobie kmini takie rzeczy, nie? A to jest z owieczkami. I jeszcze na sam koniec tego filmu, bo to już jest pewnie koniec, chciałem podziękować Kai Soboń, ponieważ bez niej nie dałbym sobie rady. Nie. Z tym wszystkim. Na pewno nie dałbym rady, bo już widziałem, jak wyjechałaś i miałem taki jeden tydzień. Wiesz, dwa treningi plus firma plus to. I wiesz, tutaj już same bajgle wlatywały. Ja jadłem 18 bułek dziennie, nie? My zawsze tacy jesteśmy, że niby wiesz. Ale bez ciebie, byku, nie dałbym sobie tak rady.
przez ostatni miesiąc jesteś bardziej romantyczny niż przez ostatnie 7 lat. No widzisz, no. 30 lat w tym roku będę miał, może to dlatego. Może zachodzą pewne zmiany w mojej głowie. No spoko, tak to wygląda. Ciśniemy dalej. Ostatnie 3 tygodnie. A poniżej zostawiamy link do Pay-per-view. Tak jest. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że podpasują Wam te przepisy i Waszym kubkom smakowym. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za oznaczenie na Instagramie. Będzie im bardzo miło, bo cieszę się, jak widzę, że korzystacie z tych przepisów. I będę też wdzięczna za komentarz dla statystyk, żeby ten film poszedł dalej i za łapeczkę w górę. Mimo tego, że nie ma tych łapek w dół, nie są widoczne i ten poziom satysfakcji z tego stosunku tych łapeczek zmniejszył się, to i tak będę wdzięczna za te łapki w górę i widzimy się już za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Taaa!